Wiadomość od niego. Witam serdecznie, kochani Państwo, na dzisiejszej wróżbie Orakel Miłości. I wiadomości od Twojej osoby ukochanej płynące prosto z serca. Zobaczmy dzisiaj, co osoba ukochana chce Tobie powiedzieć i przekazać. Wyciągnę trzy karty. Witam Was oczywiście serdecznie, wszystkich subskrybentów i nowych widzów. Proszę nowych widzów o subskrypcję mojego kanału. Zostańcie z nami, kliknij subskrybuję i naciśnij dzwoneczek u góry. Wtedy dostaniesz powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych filmikach z wróżbami. Kochani, również zapraszam Was do komentowania aktywnego, by wymieniać ciągłą energię. Proszę Was również, kochani, o komentowanie, lajkowanie z kciuszkiem w górę i również zapraszam Was na wróżby indywidualne, jak zwykle. Wróżby indywidualne są dokładniejsze niż te tutaj kolektywne, ponieważ opierają się tylko na Waszych datach urodzenia, zdjęciach oraz konkretnych problemach, pytaniach do kart. Także napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy jest pod filmikiem, w filmiku również go wyświetlam albo w komentarzach. Na czacie również zobaczycie mój adres e-mailowy i napiszcie mi, a ja Wam wyślę od razu ceny, opcje wróżb i wszelkie warunki. Dobrze, dzisiaj trzy karty do wyboru. Kochani, pierwsza karta. Tutaj weźmiemy sobie aniołka. Aniołek fioletowy, ametystowy. Druga karta, aniołek zielony. I trzecia karta, aniołek opal. Biały. Mam nadzieję, że widzicie te aniołki. Wybierzcie sobie po prostu aniołka lub wybierzcie sobie numer kart 1, 2 lub 3. Tutaj mamy ametyst, tutaj malachit i opal. Też możecie według kamieni, jakie Wam przysługują. I zaczynamy. Pierwsza karta dla aniołka fioletowego. Heimliche Ferreira. Das heißt, twój partner lub osoba ukochana, o której myślisz, adoruje cię sekretnie, tajemniczo. Być może gdzieś cię podgląda na jakichś netzwerkach socjalnych, na Facebooku, na Instagramie, WhatsAppie i patrzy na Ciebie i po prostu platonicznie Ciebie kocha. Być może się nie domyślasz o tym, ale masz na pewno jakiegoś sekretnego adoratora. Karta numer 2. Du willst etwas aufbiegen und brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Chcesz koniecznie coś wymusić. Zostaw tym sprawom czas. Czyli nie wymuszaj biegu tych spraw lub nie przyspieszaj tych spraw związkowych, emocjonalnych na siłę. Zostaw tym sprawom czas, by się same płynnie rozwinęły. I to chce Ci powiedzieć Twoja osoba ukochana. Karta numer 3 dla opalowego aniołka. Die Antwort lautet nein. Odpowiedź mówi nie. Czyli jeśli planujesz coś z Twoją osobą ukochaną, ta osoba być może jest teraz zamknięta, zablokowana i powie nie. Nie
nie chcę tego lub nie jestem gotowy lub nie chcę się wiązać, nie chcę związku lub nie zostanę, nie kocham Cię. Po prostu nie. Niezależnie o co pytacie. Każdy pyta oczywiście o coś innego. No jesteście tutaj różnorodni i jest Was wielu, więc niezależnie o co byście pytały lub myślały lub planowały, tutaj niestety jest odpowiedzią nie. Także kochani, takie mamy odpowiedzi lub takie mamy myśli Waszej osoby ukochanej. Mam nadzieję, że dobrą grupę wybraliście dla siebie lub pasuje Wam. Napiszcie mi w komentarzach, czy rezonuje. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia już wkrótce.